Po środku jasnej planszy znajduje się tytuł serii Polskie innowacje, krok w przyszłość. Powyżej napis Edycja 2019. Na kolejnej planszy jest tytuł filmu Polski ogród milenijny. Materiał opowiada o projekcie Polski ogród milenijny zrealizowanym przez Uniwersytet Wrocławski. O przedsięwzięciu wspartym z Programu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego mówi Hanna Grzeszczak-Nowak, zastępca dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego do spraw Arboretum Wojsławice. Na końcu filmu pojawia się plansza zawierająca logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Poniżej jest informacja. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Dzięki funduszom europejskim udało się nam spełnić nasze marzenie. Założyliśmy Polski Ogród Milenijny. Składa się on z dwóch części. Z działu polskich odmian, czyli roślin wyhodowanych przez polskich ogrodników. I tu zebraliśmy ponad 1000 różnych odmian. Dział jest rozwojowy, bo założony na ponad 5 hektarach, czyli możemy nadal gromadzić dziedzictwo polskich ogrodników. Druga część, założyliśmy 17 upraw zachowawczych roślin ginących i zagrożonych w Polsce. To jest działanie statutowe ogrodu, ochrona naszej rodzimej flory. Posadziliśmy stanowiska po minimum 500 sztuk z danego gatunku, czyli dużą reprezentatywną grupę roślin. Podsumowaniem jakby całej tego programu był katalog, który wydaliśmy jako pierwszy i jedyny tego typu w Polsce, katalog 1000 polskich odmian.